12 tom, 18 marca 1919 roku. Boleści, które znosił Jezus już od samego wcielenia, kiedy począł w sobie wszystkie dusze. Luiza bierze w nich udział. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, ukazał się mój zawsze ukochany Jezus i wciągnął mnie w bezmiar swojej przenajświętszej woli. Ukazał mi w niej swoje poczęcie w łonie niebieskiej mamy, poczęcie, które było jakby w toku, jakby się odbywało. O Boże, cóż za głębia miłości! Mój słodki Jezus powiedział więc do mnie: Córko mojej woli, przyjdź i weź udział w pierwszych śmierciach i boleściach, które znosiło moje małe człowieczeństwo z rąk mojej boskości w chwili mojego poczęcia. Gdy zostałem poczęty, począłem wraz z sobą jako swoje własne życie wszystkie dusze, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Począłem też ból i śmierć, które miałem znieść za każdego. Wszystko musiałem w sobie zawrzeć, duszę, cierpienia i śmierć, którą każdy miał ponieść, gdyż chciałem powiedzieć Ojcu: Ojcze mój, już więcej nie będziesz spoglądał na stworzenie, ale tylko na mnie. We mnie znajdziesz wszystkich. Wynagradzam ci za wszystkich. Ile boleści chcesz, tyle ci dam. Czy chcesz, abym poniósł śmierć za każdego? Poniosę ją. Przyjmuję wszystko, byle tylko dać życie każdemu. Oto dlaczego potrzeba było woli i mocy boskiej, aby zadać mi tak wiele śmierci i tak wiele boleści, oraz potrzeba było mocy i woli boskiej, aby zadać mi cierpienie. A ponieważ w mojej woli są obecne wszystkie dusze i wszystkie rzeczy, nie w sposób abstrakcyjny lub tylko intencją, jak ktoś mógłby sądzić, więc rzeczywiście trzymałem w sobie wszystkich, którzy utożsamieni ze mną kształtowali moje własne życie. Rzeczywiście umierałem za każdego i znosiłem boleści wszystkich. Prawdą jest, że włączał się w to cud mojej wszechmocy, cud mojej niezmierzonej woli. Bez mojej woli moje człowieczeństwo nie mogłoby znaleźć wszystkich dusz, ani objąć ich wszystkich, ani umrzeć tak wiele razy. Gdy więc moje małe człowieczeństwo zostało poczęte, zaczęło znosić na przemian ból i śmierć, a wszystkie dusze pływały we mnie jak w rozległym morzu. Były jak członki moich członków, krew mojej krwi i serce mojego serca. Ileż to razy moja mama, zajmując pierwsze miejsce w moim człowieczeństwie, odczuwała moje boleści i moją śmierć i umierała wraz ze mną. Jakże przyjemnie było znaleźć w miłości mojej mamy echo mojej własnej miłości. Są to głębokie tajemnice, których ludzki rozum dobrze nie pojmuje i wydaje się zagubiony. Przyjdź zatem i wejdź w moją wolę oraz weź udział w śmierciach i cierpieniach, które znosiłem, jak tylko zostałem poczęty. Dzięki temu będziesz mogła lepiej zrozumieć to, co ci mówię. Nie wiem jak, ale znalazłam się w łonie mojej królowej mamy, w którym ujrzałam dzieciątko Jezus. Było bardzo malutkie, ale choć było malutkie, zawarło w sobie wszystko. Z jego serca wyszła i wpadła do mojego serca strzała światła. Gdy mnie przenikała, poczułam, że umieram. Gdy zaś wyszła, przywróciła mnie do życia. Każdy dotyk tej strzały powodował bardzo ostry ból, tak iż czułam się wyniszczona, a w rzeczywistości czułam, że umieram. Potem, dzięki jej dotykowi, czułam, że powracam do życia. Nie znajduję jednak odpowiednich słów, by się wyrazić, więc stawiam kropkę,